Dzisiaj będziemy sobie mówić o instalacji wolumenu rzeczywistego z Cluster Delta. Są dwa źródła wolumenów. Na początek Wam pokażę może trochę o tych źródłach wolumenu. Tworzymy jakikolwiek instrument. Jak w MT4 sobie wrzucicie wskaźnik, tutaj rozwiniecie wskaźniki w okienku nawigator, wskaźniki wolumenu i tutaj macie wskaźnik volumes. Jak wrzucicie go na wykres, to widzicie tutaj na dole jest wolumen. I to jest tak zwany wolumen tickowy, dostępny na każdej platformie MT4. Natomiast ten wolumen tickowy jest dosyć mocno oderwany od tego, co się faktycznie na rynku dzieje. Szczególnie jeżeli chodzi o to, co się dzieje na rynku walutowym, ale również na indeksach, na złocie, nawet na kryptowalutach. Wolumen tickowy ma ograniczone zastosowanie, jest niedoskonały. Natomiast dużo ciekawszym, dużo lepszym źródłem wolumenu, z którego korzystamy we wskaźnikach w wolumenie skumulowanym i w świecach wolumenowych, jest wolumen rzeczywisty, czyli wolumen z rynku kontraktów terminowych. To jest rynek regulowany, na którym cały obrót jest znany i ewidencjonowany i na nim handlują bardzo duże instytucje, sprzedając, kupując olbrzymie liczby kontraktów. I to, co się dzieje na tym wolumenie kontraktowym, na wolumenie rzeczywistym, jest dużo lepiej odzwierciedla to, co się dzieje na rynku od takiego wolumenu tickowego, który jest na platformie standardowo wbudowany. Co zrobić, żeby mieć wolumen rzeczywisty na MT4, MT5? Musicie skorzystać z dodatkowego źródła wolumenu. Oferuje je stronka Cluster Delta. Na tej stronie można w dobrej cenie dostać dostęp do wolumenu rzeczywistego wszystkich głównych instrumentów, na których będziecie chcieli handlować. I teraz jak to zrobić? Jak wchodzicie sobie na stronkę Cluster Delty i nie macie u nich jeszcze konta, jak klikniecie na login, to wchodzicie na taką stronę logowania, która jest jednocześnie stroną rejestracji. Więc jak macie konto na Cluster Delcie, no to się logujecie tu w tym miejscu. Natomiast jeżeli nie macie jeszcze, no to musicie otworzyć sobie u nich konto. Tak, czyli podać dwa razy e-mail, dwa razy hasło. Tutaj mają takie zabezpieczenie, rozwiązać równanie jakieś tam proste. I jak to wpiszecie, wszystko zrobicie registration, to wtedy utworzy Wam się konto na Cluster Delta i możecie się wtedy już logować. Tutaj trzeba jeszcze zaznaczyć ten checkbox, żeby można było przejść dalej. I teraz ważne, żebyście sobie ten e-mail, na który rejestrujecie Cluster Delta i hasło zapisali gdzieś na boku, bo będzie Wam to niezbędne do tego, żeby potem te dane w MT4, MT5 o wolumenie rzeczywistym zobaczyć. Jak macie już konto na Cluster Delcie, no to należy wykupić subskrypcję na dane. I teraz ja Wam pokażę, jakie są opcje tutaj, żebyście wiedzieli, jakie są możliwości. Jak teraz zrobicie sobie tutaj deposit funds, to macie ofertę Cluster Delty. Cztery są w tej chwili warianty. Pierwszy to jest $7,5 za jeden miesiąc. Tutaj tak zwane special offer, czyli $25 za 4 miesiące i tak dalej. $64 za 1 rok, licencja dożywotnia, gdzie macie dostęp dożywotni do danych za $220, płatność jednorazowa. Więc jak zaznaczycie którąś z tych opcji, no to widzicie, tutaj się zmienia w okienku. Ja korzystam osobiście z tej opcji $25 za 4 miesiące. Tak akurat jak mi najlepiej leży, że co 4 miesiące odnawiam sobie tą subskrypcję, jest ok, ale to już zależy od Was, jaką sobie wykupicie. Klikacie sobie oczywiście wybrany wariant i tu na dole, jak zrobicie płatność, musicie podać wiadomo kartę i tak dalej. I uwaga, tutaj jest podana cena w hrywnach ukraińskich. Ona zostanie przeliczona przez Was w bank po prostu na złotówki czy na jakąś inną walutę, w której macie konto. Także nie przejmujcie się tym, że tutaj pokazuję jakąś inną kwotę niż te $25. Jak już mamy subskrypcję wykupioną, to nam się po logowaniu powinno pojawiać takie okno. Jednocześnie dostęp jest możliwy z trzech adresów IP, także można sobie to zainstalować na dwóch komputerach i laptopie na przykład i używać w różnych lokalizacjach, bo on sprawdza równoczesny dostęp, także z więcej niż trzech adresów IP na raz do jednego konta się nie dostaniecie. No i tutaj dalej jest status Waszej subskrypcji, także jeżeli macie wykupioną, tak jak ja tutaj mam, to macie premium. Macie do kiedy, ona jest ważna. No i macie, czy jest autosubskrypcja odnowiona, ale to wtedy, jak macie doładowane konto na Cluster Delcie, można sobie z depozyt zrobić na górkę, tak żeby Wam nie odcięło w momencie wygaśnięcia i wtedy ta opcja autosubskrypcji działa, a jak nie, no to musicie po prostu, jak Wam się skończy subskrypcja,
to was wskaźnik poinformuje, że już trzeba odnowić i wejdziecie i wykupicie sobie na nowo, ona się wtedy odświeży. Wrócimy sobie z powrotem na to okienko Cluster Delta, główne, ten portal. I teraz skąd wziąć dalej wskaźniki? Bo jak wejdziecie tutaj na Cluster Delta Software i wejdziecie w Download Area, to zobaczycie taką stronkę, na której tutaj macie wskaźniki do MT4 i do MT5. Tak, Cluster Delta MT4 Premium to są wskaźniki do MT4 i MT5 Premium to są do MT5. I teraz jak chcecie pobrać, no to po prostu klikacie na wybrane wskaźniki. My sobie klikniemy na ten pierwszy plik, no bo interesują nas te do MT4. No i znowu zapisujemy gdzieś najwygodniej na pulpicie, żeby potem nie szukać tego długo. Pobraliśmy i teraz sobie zobaczmy, na pulpicie mamy tą paczuszkę z Cluster Delta. Jak klikniemy na nią dwa razy, to w tym zipie nam się pojawiają dwa katalogi, Indicators i Libraries. I teraz musimy to wrzucić do naszej MT4. W jaki sposób to zrobić? Wchodzimy sobie z powrotem do MT4, klikamy tutaj plik i mamy otwórz folder danych. Jak klikniemy sobie otwórz folder danych, to otwiera nam się katalog, w którym MT4 przechowuje wszystkie pliki do narzędzi, do wskaźników, które dogrywacie. Zostawiamy sobie ten katalog otwarty, zamkniemy sobie MT4 i teraz zobaczcie, mamy tutaj katalog folder danych w jednym oknie, a w drugim mamy to, co otworzyliśmy wcześniej, czyli tą paczkę ze wskaźnikami Cluster Delta. I teraz gdzie wrzucić te katalogi? Tutaj po lewej stronie w tym oknie foldera danych macie MQL4, pod katalog wchodzicie do niego i widzicie, że jest tu katalog Indicators i Libraries, czyli takie same dwa katalogi jak są tutaj. I teraz jak wejdziecie do Indicators, to tutaj tak samo w tym paczce Cluster Delta, no i macie wszystkie dostępne wskaźniki Cluster Delta i możecie je wrzucić albo do głównego katalogu Indicators, one wam się wtedy pojawią po prostu jako tam masa wskaźników w tym drzewku nawigator w MT4, albo możecie sobie stworzyć osobny katalog, podkatalog tu w Indicators. Ja zrobiłem taki wolumen i tu nawet sobie wcześniej te wskaźniki wrzuciłem. Bierzecie, zaznaczacie wszystkie te wskaźniki bez tych bibliotek, one są tu omyłkowo wrzucone w paczce w Cluster Delta. Czyli wszystkie te pliki, które się zaczynają od nazwy, od Cluster Delta, podkreślenie, coś tam, sobie zaznaczacie. Czyli można zrobić, klikamy pierwszy, przewijamy na dół i trzymając klawisz Shift klikamy ostatni. I w tym momencie są wszystkie zaznaczone i przeciągamy je po prostu tutaj do tego katalogu albo Indicators, albo do jakiegoś podkatalogu, który stworzyliśmy, czyli podkatalogu wolumen i mamy wszystkie wrzucone. I musimy się teraz cofnąć, wracamy sobie tu wyżej i mamy Libraries. I tutaj mamy cztery pliki bibliotek, które też są niezbędne do tego, żeby wskaźniki Cluster Delta prawidłowo działały. Wracamy sobie tutaj do Indicators i tu do MQL4, czyli jesteśmy znowu na samej górze tego MQL4 w folderze danych i tu wchodzimy pod katalog Libraries i znowu bierzemy, zaznaczamy, możemy przeciągnąć też myszą albo po prostu zaznaczamy, tak jak pokazałem, z Shiftem, wszystkie te biblioteki i przeciągamy tutaj do Libraries i one się powinny skopiować i mamy wgrane i wskaźniki, i biblioteki już do naszej instalacji MT4. I jak otworzymy sobie z powrotem okienko naszego MT4, to tu powinny wam się pojawić. Tu macie podkatalog we wskaźnikach wolumen, ten, który sobie zrobiliśmy, ale równie dobrze mogą być wgrane do katalogu o innej nazwie albo po prostu do głównego i wtedy pojawią się tu na liście. Jak kliknę sobie wolumen, no to tu rozwinę i te wszystkie wskaźniki mam. I teraz jak sprawdzić, czy Cluster Delta nam się wgrała prawidłowo i czy będzie nam działać subskrypcja na wolumen. Wrzucamy sobie po prostu wskaźnik ten podstawowy, czyli Cluster Delta Volumes na wykres, przeciągamy prawym klawiszem myszki. Tutaj w ogólnych upewnijcie się, że jest zaznaczona opcja umożliw import DLL, bo bez tego nam ten wskaźnik nie będzie działał. Jeżeli nie macie jej zaznaczonej, to musicie ją zaznaczyć, a jeżeli nie chcecie za każdym razem zaznaczać tej opcji, tylko chcecie, żeby domyślnie była zaznaczona, to pokażę wam. W MT4 wchodzicie w narzędzia opcje, tu jest zakładka strategie i w zakładce strategie macie opcję zezwalaj na import DLL. I jak macie ją zaznaczoną, to ona wtedy domyślnie jest aktywna dla wszystkich wskaźników, które wrzucacie na wykres. Tu są jakieś parametry, ale dla większości znakomitych instrumentów
Cluster Delta rozpoznaje sama, jaki prawidłowy kod instrumentu jest forexowy, można powiązać z konkretnym wolumenem rzeczywistym, z konkretną nazwą kontraktu na rynku kontraktów terminowych. Klikamy OK i pojawił nam się wskaźnik Volumes. Jak widzicie, znacząco różni się od tego wolumenu tickowego. Wolumen tickowy, no są mniejsze znacznie różnice pomiędzy słupkami. Jest dużo szumu tutaj, a mało informacji, natomiast na wolumenie już w tym z Cluster Delty widać takie piki zdecydowanie bardziej wyraźne. Widzimy to, co się działo na rynku kontraktów terminowych. Że prawidłowo nam się to zainstalowało, wiemy po tym, po prostu wskaźnik zadziałał, odpalił nam się. Tu jest kółeczko z takim zielonym ptaszkiem. Jak na nie klikniemy w tym lewym dolnym narożniku, to otworzy nam się takie okno z informacją o naszym koncie w Cluster Delcie. Gdybyście jeszcze nie byli zalogowani, odpalacie to po raz pierwszy, to pokaże wam się okno takie, gdzie możecie sobie wpisać właśnie login, czyli to jest ten mail, który podaliście przy rejestracji do Cluster Delty. Tu wpisujemy, a tutaj wpisujemy to hasło. Tak, czyli to, które mieliście sobie zapisać przy rejestracji do Cluster Delty, wstawiacie tutaj i robicie save. I wtedy, jeżeli nie pomyliliście się w mailu i w loginie, to widzicie tutaj status, że macie authorization, czyli wasza autoryzacja jest prawidłowa, że subskrypcja aktywna jest w wersji premium i do kiedy jest ważna. Także jeżeli wszystko zrobicie OK, no to tutaj jest na zielono, tu jest też na zielono, no i pokazują się dane ze wskaźnika. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że pokazałem wam coś ciekawego, coś, co pomaga w tradingu i tak naprawdę wielokroć się zwraca, jeżeli coś takiego będziecie mieli. Także zachęcam do kontaktu z Kubą, do kontaktu ze mną, jeżeli chcecie też pod tym mailem marcin@fixware.pl. No i będziemy dalej starali się wam pomagać w tym, żeby wasz trading był bardziej profesjonalny, no przede wszystkim bardziej skuteczny. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia. Interesuje was trading i platformę MT4 i MT5? Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Do usłyszenia.